Cześć kochani, zapraszam Was na nowy filmik, a w nim haul zakupowy z Shein. Shein jest to firma wysyłkowa, bliżej bardziej Wam lub może mniej znana, na której możecie kupić ubrania, dekoracje do domu, graty do kuchni, kosmetyki, odzież dziecięcą, męską, buty, mydło, powidło. Także zobaczmy, co udało mi się tam upolować. Ja stawiałam raczej na dekoracje do sypialni, dlatego że brakuje mi tu paru elementów, które miałyby mi tak ocieplić tą przestrzeń i żebym ja po prostu już czuła, że to jest to, że ta sypialnia już jest wykończona. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Jeśli jesteś nowy na moim kanale, witam Cię serdecznie, pozdrawiam Ciebie również. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i aktywnie udzielania się w komentarzach. Także lecimy dalej do treści filmu. No i dobra, kochani, pokażę Wam, co zamówiłam ze strony Shein. Jest tego troszkę, głównie właśnie tak jak wspomniałam Wam na starcie filmiku. Raczej chciałam jakby wykończyć dekorowanie sypialni, choć podejrzewam, że to się nigdy nie skończy, bo jeszcze bym chciała podłogę zmienić, bo jeszcze trochę bardziej złota, elementów złota by mi się przydało po prostu w sypialni. I cały czas staram się ją jakoś tak upgrade'ować, bo jak to kobieta, a jeszcze zwłaszcza taki charakter jak ja, u którego nic nie może leżeć za długo w jednym miejscu i nic nie może stać za długo w jednym miejscu, więc najprawdopodobniej nawet w niedługim czasie zmieni się całkowicie obrót mojego biurka, nie będzie za mną szafy i lustra, które obecnie teraz widzicie, a może się znaleźć tamta część sypialni, czyli ściana, na której stoi po prostu półka z kwiatkiem, na przykład, na której będzie wisiał obraz i którą mam zamiar też delikatnie oświetlić, więc tu się cały czas coś zmienia. Taki ten typ tak ma. Także już Wam pokażę po prostu, co ja tutaj złapałam. Jest to spore pudło, naprawdę pokaźne pudło. Tak, to jest całe moje pudło. Bo jesteśmy w UK-u. I tak, będę powoli i stopniowo tak wyładowywać. To ja po prostu sobie położę z boku tą paczkę. Będę Wam pokazywała, co ja tu mam. Pierwsze co, na co się połasiłam i mam nadzieję, że będzie to jakoś wyglądać. Jest to obraz, canvas z takim ala marmurkiem, coś na tej zasadzie. Od razu otwieram przy Was. Paczka przyszła dopiero dziś, czyli 30 września. Po półtora tygodnia oczekiwania, do dwóch, dłużej nie. Wszystko jest zabezpieczone, jak widzicie, zafoliowane, a w środku jest gąbka, żeby po prostu nie pogniótł się nam obraz. Jak to się wygląda tak jak ze zdjęcia? To jest coś takiego. Miałam właśnie w planach, że chcę mieć coś na zasadzie takiego marmurku ze złotem, z zielenią, turkusem, bielą i szarością, troszeczkę czerni. Więc wymyśliłam sobie takiego typu obraz, który wyląduje właśnie tam na ścianie, żeby ją troszeczkę tak, wiecie, ożywić. Całość to jest materiał typowo jak do druku właśnie zdjęć. Raczej całość jest wykonana bardzo ładnie i to, co miało być złotem, nawet tak w miarę to imituje to całe złoto, więc jak najbardziej nie czuję się rozczarowana. Wszystko wygląda tak, jak wyglądało na zdjęciu. Jak najbardziej mi się podoba. Wszystko jest fajnie. Następna rzecz. Zamawiałam sobie też poszewki na poduszki. Iż moja sypialnia jest utrzymana raczej w zieleni, złocie, szarości i bieli. W tej też i kolorystyce chciałam utrzymać dekorację na łóżku. Czyli na razie jest granatowy koc, ale to dlatego, że
Jestem jeszcze ciągle w poszukiwaniach tego mojego koca idealnego, czyli takiego, wiecie, ja bym chciała taki fajny, mięsisty, ala sweterkowy koc na łóżku i do tego ładna tacka i może świeczuszka, wiecie, taką chcę stworzyć sypialnię, sypialnię. Ciepły dołek. Pokażę Wam, co tutaj jest, jak prezentują się i powiem Wam, z jakiego są materiału. Bo to jest też bardzo ważne. Pamiętam, jak zamówiłam sobie poszewki na poduszki z AliExpress. I o ile wzór był na nich bardzo ładny i one mi się bardzo podobały, jeżeli chodzi o wzór, no to materiał był tak turbo sztuczny, że po prostu nie dało się na tym głowy położyć, bo ten materiał nie oddychał, był bardzo śliski, taki pseudo-satyna, bardzo plastikowy, nie oddychający totalnie. Tutaj jest taka poszeweczka. Czerń i złoto. Tak, jak widzicie, to jest czerń i złoto. I materiał jest bardzo przyjemny. Coś na zasadzie takiego pluszu. Myślę, że tak, że to jest bardzo taki pluszowy materiał, bardzo przyjemny w dotyku. Wzór jest też fajny. I jako poduszki właśnie dekoracyjne na łóżko będzie to bardzo fajnie wyglądało. Oczywiście jeszcze muszę kupić poduszki. Tego jeszcze nie kupiłam, ale kupiłam poszewki, czyli już jest krok do przodu. Tak by to wyglądało. Jest odpinana i zapinana na zameczek. Materiał, powiem Wam, że jest naprawdę bardzo przyjemny. Nie jest jakiś taki sztuczny, że nie będzie oddychał, niemiły w dotyku. Jest bardzo przyjemny w dotyku, jest bardzo mięciutki, bardzo delikatny, fajny, naprawdę bardzo fajny. Podoba mi się ten wzór listków i jest to jak najbardziej to, czego oczekiwałam. W kamerze on jest bardziej w takim kolorze starego złota, troszeczkę rose gold. W rzeczywistości to jest bardziej żółte złoto, on nie jest taki, jak jest w obiektywie, czyli ciutkę przekłamuje ten kolor. Aczkolwiek jak najbardziej wygląda to, myślę, bardzo fajnie. I na łóżku, jak już skończę tą dekorację tej sypialni, na pewno będzie to wyglądało ładnie. Kolejna rzecz, kolejna poszewka i już Wam też pokazuję, otwieram. Widzicie, wszystko jest zapakowane w torebeczki strunowe, zamykane. Przede wszystkim możemy to odesłać do firmy Shein, tak? Nie ma jak najbardziej problemu, można odsyłać, jeżeli coś nam nie odpowiada, nie pasuje, jest niezgodne z opisem sprzedaży. I to jest następna poszeweczka. Tak, dlatego że utrzymuję sypialnię w zieleniach, a to jest jakby motyw mój przewodni w sypialni, czyli właśnie to chciałam ująć, tego typu zielenie, ciemne zielenie. To tak też i to będzie wyglądać. Tak jak w poprzednim przypadku, ta też poszewka jest bardzo miła w dotyku. Tu podejrzewam, że jest zawarty sporo więcej na przykład poliestru, aczkolwiek jest bardzo podobna w dotyku do tej pluszowej. Czy jest to jakaś meteczka? Jak najbardziej jest. I tu mamy tak, to jest 100% poliestru, aczkolwiek prać w 30 stopniach, można suszyć w suszarce, można prasować. Super. I jednej rzeczy jestem pewna, na pewno ten kolor z tej poszewki i wzór się nie spierze. Będzie tutaj ze mną przez długi, długi czas. Wygląda to naprawdę świetnie. Super mi się podobają te poszewki. Z tego gatunku mam zamówione dwie, więc tej drugiej po prostu nie będę otwierała i nie będę Wam pokazywała, bo jaki jest ten sens. Więc lecimy z tym dalej. Materiał naprawdę jest mega przyjemny, mega delikatny, taki gładki, mięciutki, cieplutki. Tak, będzie to bardzo fajnie wyglądać. Następna, coś w ten deseń, już Wam też pokazuję, co jest w środku. Ta jest zdecydowanie inna, dlatego że ta imituje nam poszewki lniane. To jest na pewno też poliester, nie inaczej. Tak, to jest imitacja lnu. Jest już sztywniejsza, jest już inna, ale też miał się właśnie znaleźć element zieleni i złota.
i troszeczkę takiego beżu dla zgaszenia tej całej reszty. Więc tak ona wygląda. I zaraz znajdę Wam metkę. Jak widzicie, ta też jest zapinana na zameczek. Już szukam metki. Ale na razie nie widzę. Ta jest zdecydowanie bardziej już taka sztywniejsza to raz, ale i też troszeczkę bardziej wydaje się sztuczniejsza w dotyku niż te poprzednie, które są bardzo mięciutkie, bardzo takie, wiecie, przyjemne i fajne, ale tak jak mówiłam, to jest tylko poduszka dekoracyjna na łóżko, nikt na niej nie będzie spał. I to jest też 100% poliester, cała reszta jest opisana w identyczny sposób. Co tu jest jeszcze chyba zgarnięte? Nie wolno wybielać, no to chyba jasne, nie? Także tak by to wyglądało. Myślę, że jest fajna, będzie ładnie wyglądała. I lecimy dalej. I ostatnia z wybranych przeze mnie poszewek na poduszki. Jak mój mąż zobaczy, powie, ale ci odwaliło z tymi poszewkami. I tutaj jest taka. Też tak. Ta akurat imituje złoto. To zdecydowanie imituje złoto. Bo na zdjęciu ona właśnie wyglądała tak jak poprzednia, ta czarna, którą Wam pokazywałam, czyli ta, czyli mieniące się złoto. A tutaj są po prostu ładne żółte listki, które wyglądać mają jak złoto, aczkolwiek złotem nie są. W każdym razie jest identyczna w dotyku, jest miękka niż sztywna. Jak te zielone, te z tym właśnie leśnym, tropikalnym wzorem. Także jest jak najbardziej super. Ta też jest otwierana na zameczek, zresztą jak chyba wszystkie. Jestem ciekawa też bardzo pościeli z marki właśnie Shein, co oni tam mają do zaoferowania, bo to mnie też bardzo interesuje, czy to są też warte uwagi rzeczy. Jeżeli w razie zamawialiście pościel z Shaina, to dajcie mi znać. Jestem bardzo zainteresowana Waszą opinią. To, co wymyślicie, jakie one są jakości, czy są warte lub nie warte uwagi, to jest też dla mnie bardzo ważne. Następnie takie opaski na zasłony. Oczywiście, jak widzicie, też są w złocie, są zapakowane w takim woreczku. Powiem Wam, że o, to mi się akurat podoba. To były chyba jedyne, które mi się tak naprawdę bardzo podobały, czyli to są takie, jak widzicie, piórka na takich paskach. I je się tutaj zapina, tu mają taki zaczep, haczyk i tutaj za ten haczyk zaczepiamy w ten sposób. I wygląda to tak. Powiem Wam, że bardzo ładna, porządnie wykonana, taka troszeczkę, widzicie, ona jest jak na gumce, taka elastyczna dosyć, ale jest bardzo ładnie wykonana, porządnie wykonana i myślę, że jak najbardziej długo też posłuży przy zasłonach, a u mnie raczej zasłony będą bardziej w formie dekoracyjnej niż użytkowej, takiej do zasłaniania okna, bo mam roletę, aczkolwiek chcę kupić sobie żaluzję, taką, wiecie, te deseczki, coś na tej zasadzie, też taką właśnie a la roletę. A zamawiałam dwie, dlatego że będę miała tutaj jednak dwie zasłony na podwójnym karniszu, więc chciałam mieć dwie. Kolejna rzecz. To miało być do urozmaicenia tego otóż ilustra, który jest za mną, dlatego że mi tam czegoś ciągle brak. Twierdzę, że fajnie by wyglądało, gdyby tam był jakiś kwiat, jakieś zwisające rośliny, jeszcze dodatkowo więcej tej zieleni, bo w sypialni mam te dwa kwiaty, które widzicie tam właśnie na tym parapeciku. Są obrazki. Świeca zapachowa, moja stara pozytywka, którą dostałam w prezencie od mojego brata na któreś z moich urodzin. Z tym jest dosyć zabawna historia, kiedyś może Wam opowiem. No i tam stoi fikus Benjamin na szafeczce, którego ostatnio bardzo starałam się, wiecie, uporządkować, bo troszeczkę był taki bardzo messy, ale dobra. Nie Leo Messi, ale mes. I tak by to wyglądało u mnie z roślinami. Oczywiście marzy mi się taka fajna, rozłożysta palma albo monstera w sypialni, albo obie nawet. Ja bym wcale nie pogardziła. Także to jest to, co przyszło do mnie w
to jest sztuczna roślinka a la Bluff, mam nadzieję. Taka kulka. Jest to tak dosyć tutaj, jak na razie, tak wiecie, pozawijane. I śmierdzi plastikiem, nie wiem czym, ale śmierdzi. O Jezu, to jest chyba jedna z najgorszych rzeczy, taką wiecie, jak coś czasami zapęchnie takim stęchłym trochę zapachem, to tak trochę daje. To jest takie mało atrakcyjne, że tak powiem, no ale dobra. To jest coś w tym stylu i to miałoby sobie być gdzieś tam. Ale najpierw będę musiała to raczej wziąć i przepłukać, żeby pozbyć się tego leodor, bo trochę zalatuję. Ale tak, to miał być taki właśnie a la blusz, coś w tym stylu. Tylko to tak trochę odbiega od tego, co widziałam na zdjęciu. Ale jak to często bywa, większość roślinek sztucznych, które gdzieś są tam pokazane na zdjęciach, czy to na AliExpress, czy gdziekolwiek indziej, one są raczej w niewielkim stopniu odwzorowujące się od rzeczywistości i tego, co pokazał producent nam na zdjęciu, co jest takie, wiecie, piękne, takie, jakie to jestem fancy i spójrz, ja wcale nie wyglądam tak sztucznie. Nawet przypominam żywą roślinkę. No nie. No do żywej rośliny to ci w cholerę daleko. Chyba zainwestuję raczej w doniczkę z żywym kwiatem, który tam sobie po prostu przykręcę i tak chyba będzie lepiej. Tak to by wyglądało. Nie wiem, może uda mi się to jakoś ograć tam gdzieś tak jakoś. Czas pokaże. Na razie to tak mi to się średnio podoba i z deka śmierdzi. To jest chyba najgorsze, bo poszewki wyjęłam i one nie mają totalnie żadnego zapachu, niczym mi tu nie śmierdzą, są totalnie neutralne, czyli tam było wszystko ok, nie? Następnie mam firany. Moja firana, jak widzicie w tle, to jest taka po prostu biała firana z takim otoż i wzorem, dopasowujący się bardzo do tego wzoru marokańskiego, który mam na tapecie. Poczekajcie, poprawię sobie troszeczkę tutaj obiektyw, dobra. I fajnie, ale no ale chciałabym już coś innego. I tak, to jak widzicie jest również zamknięte w woreczku strunowym i firana jest naprawdę świetnej jakości. Kurde. Ej, szczerze, jest bardzo ładnie poobszywana. Nic jej jak na razie nie brak. To nie jest firanka taka, jak kupiłam kiedyś mojej córce w Wilko, czy u nas w Wilkinsonie Wilko się nazywa sklep. To jest taki ogólnobranżowy sklep, w którym możecie kupić właśnie rzeczy do kuchni, do domu, chemię, jakieś tam oświetleniowe rzeczy, nawet papiernicze. Taki, wiecie, ogólnobranżowy sklep, w którym kupicie nawet słodycze. I kupiłam kiedyś właśnie córce firankę do pokoju. Chciałam, żeby była to biała firanka, bo jednak biel, tak wiecie, ładnie potrafi ten pokój uprzytulnić. Ta zasłona biała firana, znaczy się biała, to tak wiecie, uprzytulnia te pomieszczenie. No i ona miała takie, ta firanka miała takie dmuchawce, motylki, też białe z takiego ala jakiegoś, nie wiem, welurku, coś, co miało imitować w każdym razie welur. Po jednym praniu ręcznym, to od razu mówię, że prałam ją w rękach i to było delikatne, wiecie, zanurzanie, to wszystko zaczęło się odklejać od tej firanki, zeszło z takimi farfoclami, odpadło i ta firanka po prostu wyglądała okropnie i nadawała się tylko i wyłącznie do śmieci. W każdym razie ja raczej lubię, kiedy moje okno wygląda ładnie i jest to wszystko, wiecie, takie zadbane, regularnie prane
I fajnie, jeżeli by ta jednak zasłona czy fierana pranie wytrzymała, to co by było, gdybym wsadziła ją do pralki? Podejrzewam, że no, mi się chyba rozleciała w drobny mak, a ona była prana chyba po 2, 3 miesiącach od założenia. Więc no wiecie, tak mniej więcej taki odstęp, żeby regularnie to po prostu wyprać. No ale dobra, mniejsza z tym. Tak by to wyglądało. Aha, czyli tu ma do założenia na rurkę. Czy tu jest tunel? Tak? Tu jest tunel? Nie, to jest. A, sorry. To jest od dołu. No. Fierana ma taki wzorek. Bardzo mi się podobał ten wzór. W ogóle to było coś, co stwierdziłam, że będzie super wyglądać. On jest tu z tej strony bardziej taki w dotyku wyczuwalny. Jest taki właśnie wzór. A tutaj ma wejście na rurkę, czyli ten tunel do zawieszenia. Fierana jest 140 na 2,60, dlatego że ja ją będę miała praktycznie u samego sufitu, żeby ona po prostu luźno leżała sobie u podłogi. Kupiłam dwie, dlatego że brałam pod uwagę, że jak ją zawieszę, lekko ją zmarszczę, raczej ja kupię sobie do niej żabki i ja będę wieszała ją na żabki, bo ja nie lubię fieran za bardzo na te tunele, żeby one były właśnie w ten sposób wieszane, bo to tak trochę nijak wygląda. W każdym razie jest ładna, jest długa i bardzo dobrej jakości materiał, po prostu taka normalna fierana. Czego jestem bardzo mile zaskoczona, bo bałam się, że przyjdzie do mnie total plastik, fantastik i przy pierwszym praniu zrobimy sobie nawzajem papa i to będzie tyle, nie? Tak, takiego czegoś się dosłownie spodziewałam. Tak jak mówiłam, są dwie. Jest taka fajna, masywna, naprawdę dobrej jakości. No i zmierzamy ku końcowi w tym filmiku. Są to ostatnie dwie rzeczy. Dwie te same, więc tylko otworzę i pokażę Wam jedną. I to są zasłony. I one też są dosyć masywne. Tu są zasłony. Tu jest jeden egzemplarz tej zasłony. I już Wam pokazuję. Właśnie tak jak Wam mówiłam, chciałam utrzymać sypialnię w takich zieleniach, czyli dosyć ciemno. Dobra, leszczam sobie. To taką i też i wybrałam. I to jest moja zasłona do sypialni. Uch, powiem Wam, że jest pokaźnych rozmiarów. No, a nie! Czekaj, no. Uch, jest pokaźnych rozmiarów. Jest duża, jest długa i jest soczysta. Taka jak chciałam, żeby była. No, jest świetna. Ej, powiem Wam, że to też jest rewelacyjny, gruby materiał. I na taki też i właśnie liczyłam. Podobał mi się bardzo wzór, te tłoczenie liści, ten element właśnie z listkami. Jest długa. Jedyna rzecz, która mi się w niej nie podoba, to są te białe uchwyty, jak od zasłonki od prysznica. Ale to nie jest problem, bo jeżeli jest możliwość na przykład ściągnięcia ich i przemalowania, w ogóle tu jakiś chiński znaczek nawet jest na tym, jeżeli da się je zdjąć, a da się, super, da się je zdjąć, to ja sobie je po prostu zmatowię i przemaluję na kolor czarny albo kupię spray w kolorze też ciemnej takiej zieleni, więc to jak najbardziej nie jest dla mnie najmniejszy problem. Także super, że to można zdemontować i później po prostu sobie wziąć i to przemalować. To jest akurat fajne rozwiązanie. Tak jak mówię, no to akurat nie jest jakiś super kolor, który ja bym jakoś konkretnie chciała mieć, nie? Dobra, później będę się z tym głowiła, jak to z powrotem założyć. W każdym razie dobrze, że można to zdjąć, że mogę to w każdej chwili właśnie zdemontować. Czy nawet wiecie, co to jest? O tyle to jest dobre, że. O, założyłam. Dobra, trochę musiałam się pobawić. Żeby to się na przykład nie zniszczyło nam w trakcie prania, to też moglibyśmy takie coś sobie zdemontować, żeby to się gdzieś tam nie połamało czy coś.
Mam nadzieję, że jak najbardziej zasłony wytrzymają pranie, ten cały wzór. To jest też taki troszeczkę plusz, trochę welur. One są lekko połyskujące i jest długa, bo ona jest też 2,60 na 140, więc jest naprawdę pokaźnych rozmiarów. One będą piękne, już ja tu je widzę. One mi tak pięknie spływają na podłogę. Cudne. Także moje jakby pierwsze takie wnioski na ten temat. Jedyne co to jeszcze właśnie jest obszycie, że szkoda, że jest białe, a nie ciemnozielone bądź czarne, bo to by dużo ładniej się prezentowało, gdyby to obszycie jednak nie było w kolorze białym, a ciemnozielonym, bo ono by się wtedy fajnie zlewało nam z kolorem materiału i to by wyglądało dużo lepiej, ale jak najbardziej nie mam z tym większego problemu. Także tak by one wyglądały. Bardzo ładne, długie, miękkie. Bardzo mi się podoba, także spadaj na wyro. I tak, dobiegliśmy ku końcowi z tą zacną paczką. Moje pierwsze takie spostrzeżenia, jedyna rzecz, która mnie tutaj niemiłosiernie dobija, to jest smród tego sztucznego kwiatka, który śmierdzi mi stęchlizną i kiepami. Jestem osobą niepalącą i on mi tak zalatuje taką turbosztucznością, papierosami, stęchlizną i nie wiem czym jeszcze. Chyba skarpetami z zjełczałym serem wsadzonym do środka. To już jest opis ekstrem. Ekstrem opis, dosłownie. Jak najbardziej wszystko mi się podoba to, co zamówiłam. Ja jeszcze, wiecie, zawsze zanim cokolwiek zamówię, czy to z AliExpress, czy właśnie teraz tej pierwszy raz zamawiałam strony z Shein, zawsze lubię zobaczyć opinie kupujących. I jeszcze super, jeżeli ktoś w recenzji swojej, w swoim opisie pod tym zakupem doda zdjęcie, w którym ja mogę zobaczyć, jak to realnie wygląda, jak się to będzie prezentowało, bo sami wiecie, że zdjęcie, które udostępnia nam sprzedawca, ono zawsze ma być jak najbardziej idealne. Ten produkt wygląda tak, wiecie, bardzo drogo, tak ekskluzywnie, wytwornie wręcz. A później, jak do nas to przychodzi, to się okazuje, że to ni cholery nie przypomina tego, co to jednak miało do nas przyjść, że jest to jednak produkt, który z rzeczywistością ma niewiele wspólnego i z tym, co pan my friend nam pokazał na zdjęciu. Tu jak najbardziej każdy z tych produktów dostanie ode mnie 5 gwiazdek, dlatego że są to fajne rzeczy i całe te zamówienie oprócz smrodka jak najbardziej mi odpowiada. No oczywiście wiecie, smrodek to jeszcze nie jest tak źle, bo jak coś, to ja go tam troszeczkę postaram się umyć. Mam nadzieję, że to się wszystko nie podkleja, bo to jest raczej tak cienko zmontowane, cienko przyklejane. Zobaczymy. A może wystawię go na dwór i wywietrzę je. Też nie będzie źle. Postaram się Wam pokazać za jakiś czas, bo muszę jeszcze karnisz kupić. Bo tak, firany są, zasłony są, poszewki na poduszki są, tylko poduszek brak i karnisza jakby brak. Ale nie ma co. Niedługo będzie i karnisz, i jak już zrobię, to na Instagramie Joanna Goraj Makeup znajdziecie jakby update tego, co tu mam, jak to wygląda, jak się to prezentuje. Postaram się Wam po prostu wkleić jakąś fotkę w poście albo w Instastory, żebyście mogli zobaczyć, jak ten efekt końcowy ma się do tego wszystkiego. Jak na razie jestem jak najbardziej zadowolona i już w koszyczku naszej nie mam sporo innych rzeczy, które będę chciała w jakimś tam czasie zamówić i też na pewno do Was pokażę, tylko tu już tym razem będzie odzieżówka, bo jestem bardzo ciekawa jakości i gatunku tego wykonania tych materiałów, czy one będą turbosztuczne i nic nie warte i będę je chciała odesłać, czy też będę bardzo z nich zadowolona i jak najbardziej będę chciała je zatrzymać. Także myślę, że przekazałam Wam wszystko, pokazałam Wam, co tutaj mam. Filmik mam nadzieję, że nie był zbyt długi, a ja nie byłam zbyt nudna. Także
Ja się z Wami już żegnam. Zapraszam Was jeszcze raz do subskrypcji mojego kanału, żebyście byli na bieżąco z materiałami, które dla Was tworzę i które Wam tu będę wrzucać. I tyle. I tak jak mówiłam, wpadajcie też do mnie na Instagram, bo tam jestem raczej częstszym bywalcem. Tam zdecydowanie możecie do mnie pisać, pytać i w ogóle ja będę bardzo chętnie odpowiadała na Wasze pytania. I oczywiście zaznaczam, że proszę o bycie człowiekiem, a nie wrednym jaszczurem, bo i takie osoby się trafiają. Wierzcie mi, wylewanie na siebie nawzajem jadu nic nam nie daje, ani tej osobie, która to robi, ani tej osobie, która niestety musi być odbiorcą. Jeżeli Ci się nie podoba treść mojego filmu, nie podoba mi się ja jako osoba, nie lubisz mnie za mój styl bycia i to, kim jestem, przewin dalej. Nikt Cię nie zmusza do oglądania, a już tym bardziej komentowania. Także skoro nie podoba Ci się treść, nie oglądaj, ale nie ubliżaj, nie wyzywaj. Krytyka a hejt to są dwie różne rzeczy. Warto by było na ten temat zasięgnąć troszeczkę więcej wiedzy, żeby wiedzieć, w którym momencie krytykujemy kogoś i ma to być nasza krytyka konstruktywna, która ma nam pomóc w rozwijaniu się i poprawianiu naszych błędów, a w którym momencie jest to zwyczajnie ubliżanie nam, wyzywanie nas i co najgorsze, czasami poruszanie rodziny, czego w ogóle nie rozumiem. Także błagam Was, nie bądźcie tacy, bądźcie ludźmi, bądźcie uśmiechnięci, życzliwi jeden do drugiego, bo uśmiechem i życzliwością jesteście w stanie w swoim życiu zdobyć więcej niż byciem jadowitą żmiją, wrednym padalcem. Także taki mój przekaz na sam koniec. Życzę Wam miłego dnia. Ja lecę składać ten cały bajzel i sprzątać tutaj. Trzymajcie się serdecznie, pa! A i kochani, jeszcze tak na koniec, bo zapomniałam Wam w ogóle dodać, że wszystkie linki do tego, co tutaj kupiłam, będą w opisie, także będziecie mogli sobie sami zerknąć, jak wygląda to cenowo i cała reszta tego, będziecie mogli sami wszystko przejrzeć, także do każdej rzeczy, którą kupiłam tutaj, którą widzieliście na filmiku, będzie podlinkowane w opisie pod filmikiem, także tam Was też zapraszam, żebyście sobie mogli wejść i przejrzeć wszystko, a i tam będzie też podlinkowane link do mojego Instagrama. Także buziaki, pa! Teraz trzeba to będzie wszystko posprzątać, ale mam tu Saigon. I tam też. Buh!